Dzień dobry, nazywam się Dariusz Suski, jestem Product Managerem do spraw pomp ciepła Fujitsu. Firma Klimaterm od 26 lat jest dystrybutorem systemów klimatyzacji japońskiego koncernu Fujitsu w Polsce. W ofercie firmy znajdują się systemy klimatyzacji oparte o układy typu Split, Multi i VRF. Od 13 lat w naszej ofercie znajdują się również systemy Air-to-Water, czyli powietrzne pompy ciepła pod wspólną nazwą WaterStage. W ofercie produktowej posiadamy urządzenia pracujące z czynnikiem chłodniczym R410A, jak i R32. Typoszereg pomp ciepła-powietrze-woda obejmuje serię urządzeń Comfort od 5 do 10 kW, High Power od 10 do 15 kW i Super High Power od 15 do 17 kW. Chciałbym pokazać Państwu jedną z najstarszych pomp ciepła Fujitsu, która pracuje bezawaryjnie już od kilkunastu lat. Dlatego zapraszam Państwa na wycieczkę do Wrocławka. Jesteśmy już we Wrocławku u Pana Ryszarda. Pan Ryszard jest użytkownikiem powietrznej pompy ciepła Fujitsu WaterStage. Panie Ryszardzie, co Pan nam może powiedzieć o tym urządzeniu? Urządzenie jest wysokiej klasy marki Fujitsu. Zastosowane jest do mieszkania o powierzchni ogrzewania 120 m2 w systemie wysokotemperaturowym i niskotemperaturowym. System wysokotemperaturowy 45 stopni, niskotemperaturowy 30 stopni. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, mamy zbiornik o pojemności 300 litrów. A z jakiego roku jest dom i jakiej jest powierzchni? Rok budowy jest 1995 roku. Powierzchnia 120 m2, jak wspomniałem, ogrzewania. Pompa zamontowana jest wprost pod oknami. Jak wygląda sprawa akustyki? Tej marki pompy są bardzo ciche, nie zakłócają ciszy w mieszkaniu. Także nie mamy żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o akustykę. Wszystko jest ok. Zauważyłem też, że ma pan panele fotowoltaiczne na dachu. 3 lata wstecz zamontowałem panele fotowoltaiczne do wspomagania się prądem dla użytkowania pompy ciepła. Jest to pomocne dla kosztów eksploatacji. Także jestem zadowolony. Pompa ma 14 lat, a mimo tego wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zastosowana pompa w moim mieszkaniu jest super jakości marki Fujitsu. Jest cyklicznie serwisowana. Pracuje 14 sezon bez zastrzeżeń. A czy pamięta pan, jakie najniższe temperatury wystąpiły przez cały okres użytkowania tego urządzenia i jak wtedy pracowała pompa? Jeżeli chodzi o niskie temperatury, pamiętam ostatnią zimę, minus 25 stopni. Pompa osiągała wszystkie swoje parametry i ciepłej wody użytkowej i ogrzewania, także nie było problemów. Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych lat bezawaryjnej pracy. Ja również dziękuję za wizytę i cieszę się, że macie w ofercie tak dobrej jakości pompy ciepła. Dziękuję uprzejmie.